bracia, nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych. Nikomu złem za zło nie oddawajcie, ale starajcie się uczynić dobrze, nie tylko przed Bogiem, ale i przed wszystkimi ludźmi. Jeśli to możliwe i o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój zachowujcie. Nie brońcie samych siebie, najmilsi, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisane jest bowiem, moja jest pomsta i ja odpłacę, mówi Pan. Ale jeśli by nieprzyjaciel twój łaknął, nakarm go, a jeśli ma pragnienie, podaj mu napój. Tak czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I Ewangelię zapisano u świętego Ewangelisty Mateusza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszym wysłuchajcie. Onego czasu, gdy Jezus zstąpił z góry, szły za Nim rzesze wielkie. I oto trędowaty przyszedłszy pokłonił Mu się, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast oczyszczony był trąd jego. I rzekł mu Jezus: Bacz, abyś nikomu nie mówił, ale idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj dar, który przekazał Mojżesz na świadectwo im. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu paraliżem tknięty i wielce się męczy. I rzekł mu Jezus: Ja przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. I ja bowiem jestem człowiekiem pod władzą postanowioną, a mając pod sobą żołnierzy, jednemu mówię: idź, a idzie, a drugiemu przyjdź, przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni. A Jezus, usłyszawszy to, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę opowiadam wam, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu, a powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Synowie zaś Królestwa wyrzuceni będą do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus setnikowi: Idź, a jakoś uwierzę, niech ci się stanie. I uzdrowiony jest sługa onej godziny. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. Chcę, bądź oczyszczony. Tymi słowami mówi Pan Jezus do trędowatego. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam dwóch ludzi wielkiej wiary. Jeden trędowaty, drugi w zasadzie poganin. Oczywiście, skoro uwierzył w Pana Jezusa, trudno już mówić o nim poganin, ale powiedzmy tak, narodowościowo jak najbardziej poganin, setnik rzymski. Jeden trędowaty, drugi poganin. I obaj są dzisiaj dla nas bez wątpienia wzorem wiary. Trędowaty przychodzi i mówi: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jakże piękne są to słowa. Był inny chory, który do Pana Jezusa przyszedł ze słowami: Panie, jeśli możesz, jeśli możesz. On prosi wtedy o uleczenie swojego dziecka. I Pan Jezus robi mu wyrzut: jeśli możesz. I ten dzisiejszy trędowaty robi to zupełnie inaczej. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Także piękna, dyskretna, można powiedzieć, prośba. Jeśli chcesz, jak Pan Jezus mówi: chcę. I żaden inny święty później nie będzie mógł w ten sposób postąpić. Żaden inny święty nie uzdrowi w ten sposób. Nie powie: chcę, bądź oczyszczony. Dlatego, że żaden inny święty nie ma sam tej władzy. To nie jest jego osobista władza, którą on by posiadał. Nie może on tak po prostu sobie dysponować, jak uzna za stosowne. Gdy jakiś święty dokonuje jakiegoś cudu, to zawsze jest to cud za jego wstawiennictwem. To znaczy, jest to cud Jezusowy, który zostaje dokonany za mniej lub bardziej świadomym pośrednictwem tego świętego. Natomiast tutaj oczywiście Pan Jezus jako Pan i Władca całego stworzenia może powiedzieć i korzysta z tej okazji, żeby powiedzieć: chcę, bądź oczyszczony. I dalej ten setnik, te słowa tego w zasadzie poganina przeszły
przetrwały aż do dzisiaj w rycie mszy świętej. Ten człowiek, który przychodzi, prosi Pana Jezusa o uzdrowienie i oczywiście Pan Jezus, znając jego wiarę, mówi: przyjdę i uzdrowię. A ten wypowiada te słowa tak szokujące wtedy dla otoczenia: Panie, ja nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie pod mój dach. A ja, pomimo tego, że jestem sam człowiekiem poddanym władzy, jak powiem temu przyjdź, to on przyjdzie. Jak powiem temu idź, to on idzie. I Pan Jezus mówi: nie znalazłem takiej wiary w Izraelu. Idź, twój sługa jest zdrowy. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Te słowa powtarzamy, oczywiście zmienione na naszą duszę, zamiast tego sługi, powtarzamy nieustannie we mszy świętej. Wykorzystajmy tą dzisiejszą Ewangelię do tego, żeby zapytać się, czy przypadkiem nie do nas odnoszą się te ostatnie słowa z dzisiejszej Ewangelii. Wielu bowiem przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Czyli wielu przyjdzie spoza tych, których spodziewaliby się, że tam zastaną w niebie razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Synowie zaś Królestwa wyrzuceni będą do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zastanówmy się czasem, czy my mamy taką wiarę, jak ten trędowaty i jak ten setnik. Powiem, to zagrożenie, o którym mówi Pan Jezus, wielu synów królestwa będzie wyrzuconych precz, tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. A więc Pan Jezus bynajmniej nie cofa się przed tym, żeby mówić o wiecznym potępieniu. Wręcz przeciwnie, mówi o nim wielokrotnie na kartach Ewangelii. Prawie że nieustannie ten wątek się pojawia, dlatego że jest to realne, konkretne zagrożenie. Wielu synów królestwa, tych, którzy właśnie spodziewają się, że w zasadzie zasługują na to, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego, zostanie precz wyrzuconych. I naszym zadaniem tutaj na tej ziemi jest zadbać o to, żeby te słowa nie odniosły się również do nas. Dawne katechizmy jako pierwsze pytanie zadawały: po co jest człowiek na ziemi? I dawały kiedyś tak oczywistą odpowiedź: po to, aby Boga poznał, Jego kochał, Jemu służył i w ten sposób zbawił swoją duszę. Zadajmy sobie pytanie, jak bardzo my żyjemy zgodnie z tą odpowiedzią w tym katechizmie. Czy faktycznie żyjemy po to, aby Pana Boga poznać, Jego kochać i Jemu służyć? Czy naprawdę tak jest? Czy tak w praktyce to nie wygląda raczej tak, że przychodzimy do kościoła i wierzymy, jak ktoś nas zapyta, to oczywiście się przyznamy i być może nawet się denerwujemy na tych, co nie wierzą. Ale tak naprawdę później, jak przyjdzie co do czego, to czy żyjemy właśnie po to, żeby Boga poznać, Jego kochać, Jemu służyć i przez to zbawić swoją duszę? Czy raczej nie jest tak, że z jednej strony radości tego świata, z drugiej strony troski tego świata zajmują nas tak bardzo, że ten Bóg, który przecież jest naszym celem, że ta wiara, która przecież nas do Niego prowadzi, to nagle się okazuje taką ozdobą, takim dodatkiem w naszym życiu, o którym przypominamy sobie co jakiś czas, szczególnie wtedy, jak coś nas boli, no to oczywiście wtedy bardzo wyraźnie sobie przypominamy: Panie Boże, jak to się może stać? Ale wtedy, jak akurat nic nas nie boli, no to przeważnie tak sobie jakoś żyjemy. I to, co powinno być tym celem i fundamentem, to, co powinno być celem całego naszego życia, Bóg, nasza wiara, to tak często schodzi gdzieś tam na drugi, trzeci plan, przytłoczone naszymi zwykłymi, codziennymi zajęciami. To dotyczy naprawdę każdego i być może jest to takie przerażające, że to dotyczy każdego, nawet człowieka, który na zewnątrz żyje zupełnie pobożnie. To może dotyczyć jak najbardziej również osoby Bogu poświęconej. To również jest ogromne zagrożenie, ogromna pokusa. Czyli nawet człowiek, który na co dzień wydawałoby się, że jest tak blisko Pana Jezusa,
na co dzień jest przy ołtarzu, na co dzień tak blisko jest naszego Pana. Tak naprawdę i te obowiązki mogą stać się takim zastępstwem, że jest dnia na dzień, wypełniam obowiązki, robię to, to, tak się już przyzwyczaiłem, mam tutaj takie i takie zadania i realizuję to w ten i w tamten sposób. I oczywiście tak deklaruję, że wszystko robię przecież dla Pana Jezusa. Wszystko to jest właśnie tylko i wyłącznie dla Niego. Ale tak w praktyce, w moim sercu, w mojej głowie, to nie jest dla Pana Jezusa. To jest dla mojej chwały, dla mojego dobrego samopoczucia, dla mojego odpoczynku, dla czegokolwiek. Zastanówmy się dzisiaj. Zastanówmy się dzisiaj, gdy działamy. Tak na co dzień, gdy wykonujemy nasze obowiązki, to czy robimy to ze względu na cel ostateczny? Czy robimy to naprawdę dlatego, żeby Boga poznać, Jego kochać, Jemu służyć i przez to zbawić naszą duszę? Tak w praktyce, konkretnie, gdy wykonuję moje codzienne obowiązki, to czy to jest dla mnie celem i fundamentem? Czy może raczej jest to tylko deklaracją, odświętną deklaracją, którą składamy raz na jakiś czas, ale na co dzień, no to już żyjemy. Tak dla nas samych. I oczywiście wtedy ta nasza, jeśli tak jest, to ta nasza wiara jest słaba, jest pusta. Jest takim papierkiem lakmusowym, taką ozdobą na zewnątrz, ale nie ma ona żadnej mocy. Wyznajemy właśnie za tym setnikiem. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. A czy my naprawdę w te słowa wierzymy? Czy naprawdę wierzymy, że Pan Jezus może uzdrowić naszą duszę swoim jednym słowem? Gdybyśmy naprawdę w te słowa wierzyli, to On by to zrobił. To On by uleczył nasze dusze swoim jednym słowem. Pan Jezus jest mocem to zrobić. Nie oznacza to, że w jednej chwili nagle wyjdziemy i z kościoła i będziemy bez żadnej skazy. Ale Pan Jezus jest jak najbardziej w stanie odmieniać naszą duszę w ten sposób, że nagle zaczynamy walczyć z naszymi grzechami w sposób dużo bardziej zdecydowany. Że nagle wykonujemy nasze obowiązki dużo lepiej. Że nagle wykonujemy nasze obowiązki z miłości do Pana Boga. To są zmiany, które być może od razu nie rzucą się w oczy. Ale to są prawdziwe, realne zmiany, których Pan Jezus może dokonać. Tylko, że nam tak trudno jest tak naprawdę uwierzyć w te słowa. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ale tak trudno nam jest uwierzyć w te słowa, dlatego, że właśnie nie żyjemy tą naszą wiarą. Dlatego, że stała się ona dla nas tylko taką ozdobą, że nie przepełnia ona całego naszego życia, że nie stała się tym motorem, który napędza wszystko, napędza wszystkie nasze codzienne, zwykłe czynności, a stała się tylko taką ozdobą, deklaracją, którą się gdzieś tam zasłaniamy. I nie ma co się dziwić. Jest to rzecz zupełnie naturalna. To znaczy człowiek, który nie pilnuje się cały czas, człowiek, który nie walczy cały czas o to, żeby ta wiara naprawdę była podstawą naszego życia, to siłą rzeczy w to wchodzi. Tak jak powiedziałem, nawet osoba Bogu poświęcona, jeśli się nie pilnuje, to automatycznie w to wchodzi, bo my jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do tego poznania zmysłowego, tak bardzo żyjemy tutaj w naszym świecie, że to, co przerasta ten świat, nad tym musimy cały czas do tego musimy cały czas wracać. Do tego musimy się cały czas świadomie poprzez nasz rozum i naszą wolę na nowo kierunkować. Jeśli tego nie robimy, jeśli nie skłaniamy się do tego, no to siłą rzeczy ciężar tego świata wciąż na nowo nas, siła grawitacji, można powiedzieć, wciąż na nowo nas przyciąga do tego, co ziemskie, co materialne, co doczesne. A więc wiara. Pamiętajmy o tym, żeby naprawdę tą wiarą żyć. Abyśmy byli jak ten trędowaty, abyśmy byli jak ten setnik. Jeszcze jedno słowo a propos wiary. Musimy być ludźmi wiary. A to znaczy, że musimy wierzyć w to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam objawił. Że musimy naprawdę w to wierzyć. I według tego nasze życie układać.
Tutaj warto również zwrócić uwagę na jeszcze jedną pokusę. Powiedziałam o tym, że radości tego świata i troski tego świata to są rzeczy bardzo niebezpieczne i myślę, że o tym dosyć często się słyszy na kazaniach, ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo niebezpieczna, a która być może jest trochę bardziej subtelna. Mianowicie zły duch uwielbia używać jeszcze jednej bardzo specyficznej pokusy, którą mamy już przedstawioną w Piśmie Świętym. Mianowicie Duch Święty uwielbia, nie Duch Święty, choć będzie to w jakiś sposób związane. Zły duch uwielbia podszywać się właśnie pod Świętego Ducha. Zły duch uwielbia przedstawiać się jako anioł światłości. I co on robi jako ten anioł światłości? Ano oczywiście mówi same pobożne rzeczy. Ano oczywiście przekazuje jakieś sensacyjne objawienia. Kieruje tą jakąś duszę, do której znalazł jakieś dojście. Kieruje na rzeczy, które brzmią, wydawałoby się, pobożnie. A które ostatecznie są mordercze. Pamiętam, kiedyś dostałem do rąk jakąś ogromną, 8-tomową księgę z jakimiś objawieniami prywatnymi, w której tak przeglądając właśnie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, oczywiście nie przeczytałem w całości, ale przeglądałem, wydaje mi się, że dosyć dokładnie. I pierwsze 6 tomów wydawało się, że nie ma tam nic złego. Tutaj umartwienie, pokuta, Pan Jezus, Trójca Przenajświętsza, same pobożne tematy. A nagle gdzieś tam w 7 tomie na stronie 11854, gdy już człowiek tyle tego przerobił, gdy już człowiek tak wiele wchłonął i już jest obrobiony, gotowy, żeby uwierzyć w cokolwiek, pojawia się nagle jakaś bomba, nagle jakaś herezja, która rozsadza podstawy katolickiej wiary. Nie pamiętam już nawet dokładnie, jaka to była herezja, ale to była po prostu dosłownie herezja. Zły duch uwielbia w ten sposób działać. Gdy widzi duszę, która chce jakiegoś czegoś niezwykłego szukać w wierze, która chce być pobożna, ale jednocześnie szuka takich, można powiedzieć, duchowych błyskotek. Szuka czegoś takiego wyjątkowego. Szuka jakiejś w pobożności czegoś takiego ekstra. A Duch Święty uwielbia to wykorzystywać. Pisze o tym chociażby święty Jan od Krzyża. On mówi w bardzo krótkich słowach, że ta dusza, która szuka jakiegokolwiek zadowolenia w modlitwie, taka dusza znajdzie zadowolenie, ale to zadowolenie przyjdzie od złego ducha. On tą duszę poprowadzi już później po swojemu. Każdy, kto szuka w pobożności czegoś niezwykłego, kto nie chce postępować tą zwykłą drogą, tą drogą, którą mamy w nauce Kościoła, tą drogą, którą mamy w naszych sakramentach, w mszy świętej. Każdy, kto chce właśnie jakichś wyjątkowych rzeczy, takich nowości, religijnych nowości, chce wiedzieć, kiedy będzie kolejny kataklizm. Każdy, kto chce wiedzieć, jak tutaj trzeba się uchronić przed nadchodzącym wielkim niebezpieczeństwem, albo kto chce w pobożności być kimś absolutnie wyjątkowym. Taki człowiek już chwycił tą przynętę. Już jest na haczyku złego ducha. I również to jest niebezpieczeństwo, którą sprzeciwia się wierze. Bowiem taki człowiek nie kieruje się już wiarą. Mamy treść wiary przekazaną przez Pana Jezusa i nie potrzebujemy jakichś nowości. Nie potrzebujemy jakichś dodatkowych treści, które byłyby właśnie takie specjalne, takie nie dla wszystkich, takie wyjątkowe i takie dokładnie dopasowane do tego, co my potrzebujemy. Bądźmy tymi ludźmi wiary, aby do nas nie odniosły się te słowa. Synowie zaś królestwa wyrzuceni będą do ciemności zewnętrznych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.